Cześć, witajcie. Mamy początek października. Dzisiaj bodajże 3 lub 4. Krótki przegląd szklarni i nie tylko. Tutaj widzimy granatowce, które zrzucają liście. Szykują się już pomału do zimy. Na razie jeszcze taka jesień. Już bardziej żółkną. Tu brugmansja. Też ma ostatnie kwiaty, ostatnie liście. Szykuje się do jesieni. Idziemy do środka. A w środku jesieni nie ma. Tu ciągle tli się życie. Zobaczcie. Październik, a u mnie pomidory. Liście wszystko jeszcze zielone. Kwitną. Owocują. O, zobaczcie. Są pomidorki zielonych dużo. Ten miesiąc poprzedni, wrzesień, najzimniejszy, najbardziej deszczowy w tym roku. Patrzcie, pomidorków jeszcze jest bardzo dużo. Kwitną u góry, na dole. Pełno pomidorów jeszcze. Myślę, że jakbym zebrał wszystkie, byłoby z 3 kilo, a może i 4. Pod spodem zioła. Przesadziłem z działki, gdzie były arbuzy. Różnego kalibru, bazylia, nie bazylia, magi i inne, jakiś flowersik, tam jeszcze pomidorki, mniejsze lub większe, tu jeszcze kolejne, na dole ich jest pełno, także pomidorów, wszystko jeszcze zielone. Nawet przesadziłem do tonicy bakłażana, który tutaj wypuścił mojego owocka. No to największa porażka tego roku. W ogóle nie zebrałem ani jednego bakłażana. A teraz w październiku owocek. Raczej szanse są marne, żeby dojrzał. No chyba, żebym do ciepełka gdzieś go zabrał. Obok mamy imbirek. Szaleje na maksa. Myślę, że zbiorę już niebawem. Kwestia może 2 tygodni. Plus minus. Tutaj jakaś kurkuma spóźniona. Kilka batacików. Też, może coś z nich będzie. Tu jeszcze są 2 arbuzy w październiku. Gdzie zbiorę. Nie są jakieś duże, ale są. Nawet truskawka jeszcze kwitnie. Papryki. Ostra papryczka. Kawbus z 10 kg będzie miał pewnie. Tu jest mniejszy obok. Dynia piszmowa, kawbus 1, kawbus 2. W październiku, zobaczcie, lepiej późno niż wcale. Zaczęła kwitnąć co? Kwiatło zaczął kwitnąć, czyli... Nie, to nie jest dalia. To jest lilia. Lilia, która powinna kwitnąć w lipcu, sierpniu, a nie w październiku. Ale cóż zrobić, wszystko późnione. Tam jeszcze pomidorki są, koktajlowe, nie koktajlowe. Także jeszcze tego dobrodziejstwa jest. I na razie jesieni tutaj nie widać. Przynajmniej w szklarni, bo na zewnątrz totalna, można powiedzieć, listopadowa pogoda. Bo bardziej to przypomina październik, nie, listopad. Także jeśli chodzi o szklarnię, to tyle. Może jeszcze coś wam pokażę. Idziemy poza szklarnię. O, to jest fajny pomidorek, cytrynek. Cytrynek, w kształcie cytryny. Ale nie jest kwaśny. Znajdujemy się w sadzie. A tu już obrotują nie tylko liście, ale i orzechy włoskie. Trzeba je wysuszyć, żeby były później apetyczne. Jest ich trochę w tym roku. Nie wiem, czy widać, bo to wszystko się zlewa. Ale troszeczkę jest. To tylko część zebranych orzechów. Resztę czeka na drzewie. Moje główne zadanie dzisiaj bojowe to zebranie tych skrzynek jabłuszek. Jednych z najładniejszych, jakie mamy ze wszystkich. Olbrzymie, duże jabłka. Nie wiem, może urwę je, to pokażę wam. Piękne.
wybarwione fajnie kolorystycznie. Wydaje się, że małe, ale nie, one są naprawdę spore. Jest ich bardzo dużo, wszystkie jest czerwone. Zobaczcie. Jak zerwę, to zobaczycie w przybliżeniu, jak będą wszystkie. Są na razie twarde, bo one muszą trochę poleżeć, żeby były smaczne, ale są fajne. W smaku przede wszystkim, bo próbowałem. Część zebranych. Zobaczcie, naprawdę fajne jabłka. Będzie co konsumować. To tylko część zebranych. Reszta czeka na drzewie. Jabłuszka zebrane. Teraz czekają na konsumpcję. Czerwoniutkie, no i zdrowe. Sam raz na jesień i na zimę. Witaminki nigdy za wiele. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.